Natomiast nie wiem, ja odczytuję trochę, będziemy do tego przechodzić, te składy na Eintracht w takim sposób, że te osoby, które zagrały w tym pierwszym sparingu, ci zawodnicy są nieco bliżej tego pierwszego składu. Jeśli mielibyśmy, jeśli to się rzeczywiście miało potwierdzić, że moje przypuszczenia są słuszne, no to w tym momencie moim zdaniem największym wygranym mógłby być pan Adriel Balua, bo on rzeczywiście w tym składzie się gdzieś tam znalazł. A jeśli tak, no to jest ważna rzecz dla Baluły, bo dla mnie to jest dla Baluły runda na zasadzie make or break, bo rzeczywiście on tego czasu już tutaj w Lechu sporo dostał i tak naprawdę czekamy na to takie prawdziwe odpalenie fajerwerków przez Baluę. Nadal się nie doczekaliśmy.